to centrum kontroli. Myślę, że będzie to duża, wzniesiona przez ludzi, to znaczy przez gobliny, konstrukcja. Widzisz coś takiego? Nie. Siemka, z tej strony Prosołt i witam was w kolejnym odcinku z NAG 2. Jak ostatnio pamiętacie, skończyliśmy sobie rozdział 4. Dobra, mamy w końcu punkt umiejętności. No i fajnie. O ty cholero, chciałeś mi zabrać kryształ. Co za szmaciarz. Wow. Amazing. Więcej od kryształu słonecznego chyba dostanę expa. A że tych wybuchowych to nie niszczy. O Boże, kochany. Myślimy życzeniowo. Jakim cudem ktoś by tu coś zbudował? Może myślałem, że tu można wejść. Dwa. O, Jezus. Chyba aż wejdę tam. Jeszcze nie sprawdzałem tego przejścia. O, tutaj. O, i bym ominął tę skrzynkę. Widzieliście? O ja. What? Niewidzialne filary. Ale jak to ma działać? One znikają po czasie. Ale to może być trudne. Aha. To fajnie, że dostałem. Jeszcze w taki sposób. Niewidzialny most. Nie, to jest pokurwione. Szczerze mówiąc, nie podoba mi się to. Platformy. Więc okazuje się, że coś tu jest.
No. To wszystko się pokazało. Fajnie. Nie widzę też związku z wyższymi goblinami. Ja też nie wiem, o co chodzi. No właśnie, tam widziałem skrzynkę ze skarbem, znaczy z ekspem. Ała. Jakieś podobieństwa pomiędzy tym, co widzieliśmy w pracowni Jurika, a tym, co widzimy tutaj? W pracowni Jurika były wynalazki, których kompletnie nie rozumieliśmy. Racja. Wszystko okej, inak? No. Kurde, tam było ten. Mała półka dla małego naka. No by to trofeum maratończyk, czyli 20 km już ogarnąłem, przebiegłem nakiem. Nie jest to jakieś wymagające trofeum. Nawet w połowie gry nie jesteśmy, by the way. No bo który to? Szósty? No, szósty. To na nie jest połowa. Serio. Oj, nie podoba mi się to. O, to jest skarb. Ja myślałem, że to przejście dalej. No i mamy rubinowy relikt. No nie, no, myślałem, że ten wybuch zabije tą. No co to ma być? No pizdo trendowata. Zajebiście ci poszło, nak. Zajebiście. Zajebiście, nak. Powinieneś być z ciebie kurwa dumny. Zesrać się idzie. O, dopiero teraz super manewr dostałem. Zajebiście, kurwa! Nie wiem w ogóle po co! No fajnie, no fajnie, fajnie!
Okej. Ej, jeśli gobliny potrafią robić takie sztuczki, może też potrafią znikać. To wyjaśniałoby, dlaczego całe dekady nikt ich nie widział. Czekajcie, ogólnie, no właśnie, coś jest na górze. Dlatego no. Trzeba będzie chyba sobie coś przesunąć. Czekajcie. O, dobra. O. Dobra, to weźmiemy najpierw to na ten mur. Dopiero potem tutaj. O! No kuźwa, no i miałem rację. Jeszcze nie ominęłem ani jednego skrzynia. Kolejny rubin. Mam już wszystkie skarby w tym podrozdziale. No i powiem wam, że dosyć długi jest ten podrozdział. Ogólnie troszeczkę denerwuje mnie, że ten nak jest taki krótki. Znaczy krótki. Ja tak odcinki robię bynajmniej, nie? Dlatego mi się może wydaje, że jest zbyt krótki. Niewidzialnych elementów robi się więcej i więcej. Chyba musimy być no i dobrze. Boże. No i teraz nam się pojawi chyba najwięcej, nie? No, o tym mówię. Patrzcie na to. Wow. Niesamowite. To nie jest centrum kontroli. Jakim cudem miasto wyższych goblinów przetrwało wojnę? To nie ma żadnego sensu. Musimy znaleźć centrum kontroli. Na pewno znajdziemy tu jakieś wskazówki. Przekonajmy się, dobrze? To tu wyższe gobliny skrywały się przez 200 lat. Planując ukryte miasto. Czas na rewanż. Dobra, ale słuchajcie, to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek się spodobał. Zapraszam do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. Na razie, cześć, do zobaczenia w następnym odcinku Znak 2.